W chwili, kiedy żyjemy, funkcjonujemy i coś się dzieje, to z reguły jesteśmy w środku danego procesu, jesteśmy w środku tematu, w środku wyzwania, problemu, w środku poszukiwania. I wtedy najtrudniej jest nam odpowiedzieć na bardzo proste, najważniejsze pytanie, które trzeba sobie zadać na początku. Mianowicie, od czego, od czego, od czego, od czego i jak zacząć? Bez względu na to, czy jest to fitness, czy jest to odkładanie pieniędzy, czy jest to spłacenie długów, czy jest to poznanie partnera, czy jest to zarobienie pieniędzy, czy są, czy są to nowe kompetencje, napisanie książki, stworzenie materiału social media. Zawsze gdzieś musimy zaczynać. Jest pewien proces. Dzisiaj ci podam cztery kroki na to, jak odpowiednio, niemal wszystko, zacząć, i co najważniejsze, jak to skończyć. Do dzieła. Rozpocząć możemy dwojako. Możemy zacząć od problemu, od tego, co nas najbardziej boli, co nas irytuje, co nas wkurwia, coś, czego nie rozumiemy, coś, czego nie potrafimy. Ewidentnie wiemy, co to jest, lub też dubiemy i kopiemy. No bo mam na przykład problem z kasą, ale to jest problem z zarabianiem pieniędzy, czy z utrzymaniem pieniędzy. Mam problem z miłością, ale to jest problem z poznawaniem: czy ja nie umiem poznawać ludzi, czy w ogóle poznaję złe osoby. A więc kopanie, kopanie w problemie. To jest pierwszy sposób. Ale są wśród nas ludzie, którzy nie chcą zaczynać od problemu. Są ludzie, którzy nie czują, że mają problem. No i są też tacy, którzy nie mają problemów. Żyją szczęśliwie, żyją zajebiście i te osoby powinny zaczynać od marzenia. Czyli minus lub plus minus mamy problem, mamy wyzwanie, chcemy je rozwiązać. Od tego zaczynamy. Tu jest punkt startu. Tu jest początek. Lub też marzenie, kurde, marzę o tym, chciałabym, żeby to się spełniło, chciałabym się zmienić, chciałabym się udoskonalić, chciałabym pewnego dnia tańczyć, chciałabym śpiewać, chciałabym być, kurde, może nie jakoś tam super bogate, ale nie chciałbym się martwić pieniędzmi, kurde, chciałbym jednak skończyć te studia, chciałbym zaliczyć ten temat, ten, ten test, ten egzamin, kurde, chciałam się zakochać tak naprawdę, tak czuć po prostu, że jestem zakochana. Kurde, mam marzenie, mam wizję, chciałabym to spełnić, chciałabym do tego dojść. To jest punkt pierwszy, to jest krok pierwszy. Od tego zaczynamy, albo od problemu, albo od marzenia. To nam ułatwi sam proces postępowania. No to lecimy do kroku następnego, drugiego. Drugi krok to baby steps czyli mamy kroki. Nie oczekuj dużych zmian, nie napalaj się na duże tematy, zacznij pomalutku. Najpierw się przewracamy, raczkujemy, nie możemy w ogóle wstać z kolan. Później biegamy na kolanach. No na pewno tego nie pamiętasz. Ale tak było. Po jakimś czasie stajemy nieudolnie, wywracamy się, uderzamy się o meble. Naprawdę człowiekowi zajmuje, nie jesteś zwierzęciem, ale człowiekiem. Człowiekowi zajmuje wiele lat żeby nauczyć się chodzić, wstać, chodzić, a dopiero później biegać, a już na pewno ułamek procenta ludzkości uczy się latać. Dlatego kiedy masz swój problem lub swoje marzenie, malutkimi kroczkami, 1% dziennie, 1, 1% dziennie, to da Ci 365 w roku. Nie napalaj się, nie nakręcaj, nie próbuj za dużo naraz proste. Cyk. Zrobiłeś swoje. Jeden temat, drugi temat, trzeci temat. Krok po kroku. I w ten sposób ewidentnie się zmienisz. Przykładowo, ludzie, którzy trafiają do mnie, uczą się, czytają moje książki, oglądają moje filmy. 99% z nich wystarcza to, co teraz oglądasz. Darmowa próbka w internecie. Tak jakby poszli do marketu i najedli się chipsami albo wypili na naparstek kawy na promocji. No bo jest za darmo. Ale 1% spośród nich idzie dalej. I to oni właśnie stosują małe kroki, naoglądają się filmów, nasycą się, przeczytają książki, zaczynają przerabiać, zaczynają mieć pytania, zaczynają szukać rozwiązań, testują, analizują i krok po kroku zmieniają swoje życie i biznes. Zmiana z jednej strony to jest ułamek sekundy, nanosekunda, podejmujesz decyzję, ale efekty tej zmiany często jest to dekada. To jest 10 lat, dlatego większość z nas odpuszcza. Dlatego wolimy oglądać Netflixa HBO zamiast szkolenia. Dlatego wolimy poczytać książkę fantastyczną, a nie książkę rozwojową, nietrudną biznesową. A im trudniejsze tematy, tym więcej się rozwiniesz. Tylko że trudniejsze są krok po kroku dalej. Najpierw podstawy. Baby steps. Malutkie, malutkie. Krok po kroku. Ogarniesz kuwetę, ogarniesz kuwetę, ogarniesz podstawy, przyjdzie czas na następne, poważniejsze tematy. Trzeci krok. Monotematyczność. Jeżeli chcesz, żeby pewnego dnia Twoje problemy zostały rozwiązane, jeżeli chcesz, żeby pewnego dnia Twoje wizje i marzenia się spełniły, krok po kroku, malutkimi kroczkami do nich zmierzasz, to w pewnym momencie liczysz na to, że co się wydarzy? Efekt lawiny. Momentum wzrośnie, pojawi się flow, zaczniesz naprawdę mieć z dnia na dzień coraz większe, coraz szybsze efekty. Po prostu lawina obfitości. Czego Cię życzę? W życiu emocjonalnym, fizycznym, satysfakcji, biznesu, hajsu, szczęścia. Wszystkiego Ci życzę. Ale zacznij nad tym pracować, krok po kroku, małymi krokami, zaczynając od konkretów i w pewnym momencie skupiając się tylko na tym. Nic więcej. To właśnie jest monotematyczność. Tylko to. Młody człowiek otwiera startup, to ciśnie od rana do nocy. Okej, okay, traci na tym rodzina, tracą na tym przyjaciele, może go dziewczyna rzuci, ale rozwinie ten startup. Poznajesz kobietę, zakochujesz się i z reguły znikasz. 3-6 miesięcy okazuje się, że biznes przeciek przez palce, i z reguły, o kurde, kasa się skończyła, teraz już nie ma czasu na, na randki, teraz się musimy skupić na życiu i biznesie. Wszystkie metody są dla ludzi. Jedne są dobre, drugie są złe, nie mnie teraz oceniać, czy powinieneś jednocześnie prowadzić biznes, rozwijać startup, wychowywać dzieci, zakochać się, zarabiać hajs przez internet i tak dalej. To ty decydujesz. Ale jeśli nie skupisz się monotematycznie, jeśli nie skupisz się na jednym zadaniu, jeżeli chcesz zmienić swoje ciało i nie nadasz siłowni priorytetu, te efekty będą mizerne nawet za 10 lat. Jeżeli chcesz, ewidentnie. Być bogatym, a nie liczysz rachunków. Jeżeli na tym się nie skupisz monotematycznie, będziesz dzień w dzień pisywać w aplikacje, dzień w dzień pilnować paragonów, dzień w dzień analizować, na co wydajesz, to nigdy nie będziesz bogaty albo stanie się to za 50 lat, kiedy już to nie będzie potrzebne do niczego. Rozumiesz? A więc wybierz ważne priorytety na początku, problem lub marzenie, krok po kroku do nich zmierzaj, skup się w pewnym momencie którym zdecydujesz, kiedy masz powera, kiedy masz chęć, kiedy masz energię, kiedy chcesz, kiedy jest odpowiedni okres, o wiele lepiej się odchudzamy i ćwiczymy w zimie, kiedy nie wychodzimy na plażę, a o wiele fajniej się pokazać z super ciałem, kiedy jest ciepło. Kiedy jest ciepło, chcemy wyjść z domu. Kiedy jest zimno, chcemy się w tym domu zamknąć. A więc są pewne okresy, które ci pomagają. Monotematycznie. Monotematycznie. Tylko jedno. Skup się na tym. Skup się. Skup się, a wtedy efekty pojawią się szybciej, będą większe. I pojawi się efekt lawiny? I ostatni, czwarty krok, który jest logiczny. Na logikę wierzę o czym mówię, ale intuicyjnie ludzie to omijają. Od czego jak zacząć? Od efektu końcowego. Co chcesz osiągnąć? Jeżeli w pierwszym punkcie, w pierwszym kroku mieliśmy problem, to co ma być rozwiązaniem problemu? Jeżeli problemem na przykład jest brak kasy, to jakie ma być rozwiązanie? Spłacenie długów, czy x pieniędzy na koncie, spłacenie długów i zarobienie y, czy w ogóle kwota się nie liczy, ale celem końcowym ma być czas, chcę to zrobić w max. dwa lata. Rozumiesz? Jeżeli w pierwszym momencie jest to nauka, Mam problemy z przyswajaniem. Jestem dorosłym człowiekiem, już dawno nie byłem w ławce szkolnej i teraz nagle mam się uczyć. Mam czytać książki, mam ogarniać face'a, social media, mam ogarniać tematy intelektualne, mentalne, ja pierdolę, dole. No nie ogarniam tego. Co ma być efektem? Efektem ma być, chcę czytać jedną książkę tygodniowo lub dziennie, czy chcę zapamiętywać jak najwięcej danych, czy chcę być spokojny i się nie stresować. Co ma być efektem końcowym? Od tego musisz zacząć. Czyli masz swoją wizję, nad nią pracujesz, rozwijasz ten problem, rozwiązujesz go, robisz to małymi krokami, w pewnym momencie skupiasz się monotematycznie, no i musisz mieć cel. Oczywiście nie trafisz w niego, nie musisz trafiać, ale jeżeli nie masz nawet tarczy na ścianie, to pytanie: w którą ścianę celujesz? Może w drugą, może w okno? Musisz mieć jakąś tarczę, na tej tarczy jakieś punktowane cele, jakiś główny cel i ciśniesz w środek. Na początku ci się nie udaje, na początku masz totalny rozstrzał, ale po jakimś czasie zbliżasz się do środka. Najpierw się zagęszcza w jednym miejscu, może ci ściąga lewo-prawo, ale po jakimś czasie wreszcie zaczynasz trafiać coraz bliżej środka i Twój cel się realizuje. Od tego musisz zacząć. I po tym materiale błyskawicznie najlepiej skoczyć do tej serii o produktywności. Tam znajdziesz mega fajne podpowiedzi, jak samodzielnie pilnować swojej produktywności, ponieważ. Koniec końców, od rana do wieczora zostajesz sam ze swoją głową, zostajesz sama ze swoimi myślami, no i musisz sobie sam poradzić. Do dzieła. Skocz pod ten film.